Farma jest na terenie 99 hektarów, prawie 100 hektarów. W przyszłości będzie tutaj zainstalowana z tych paneli moc około 70 MW. Tak. 69,99. Tak to mniej więcej jest. Jak widzicie Państwo, nie jest to skomplikowane, niemniej ogromne. Na tych konstrukcjach, które widać na farmie, będzie ponad 155 tysięcy zainstalowanych paneli. Setki kilometrów kabli różnego wymiaru, poczynając od kabli, które będą tutaj transportowały wytworzony na panelach prąd stały do inwerterów. Inwertery to takie urządzenie, które będzie przetwarzało ten prąd stały na prąd przemienny, zmienny, który będzie transportowany do GPZ, główny punkt zasilający. I tam będzie transportowany do sieci państwowej dystrybutora. To, co dla mnie jest gigantyczną satysfakcją na tej farmie, która jest budowana na autentycznie na terenach pogórniczych, pracują ludzie, którzy jeszcze kilka miesięcy temu pracowali tutaj w kopalni węgla brunatnego Adamów czy w Park Górnictwo. I oni pracują w tej chwili jako, powiedziałbym, inżynierowie zielonej gospodarki. I to też myślę, że jest bardzo ważny i wymowny sygnał. Bardzo starannie przygotowywaliśmy się do tej inwestycji. To prawda jest taka, że pewnie budowa tej farmy potrwa krócej, aniżeli trwały przygotowania związane z uzyskaniem wszelkich możliwych zgód, decyzji. Pamiętajmy, że my mamy tutaj i decyzję środowiskową uzyskaną i warunki zabudowy wydane przez gminę Brudzew i pozwolenie na budowę, także nasza inwestycja została bardzo starannie obejrzana i sprawdzana przez wszystkie możliwe instytucje i organy państwa, no a teraz naszym zadaniem jest wykonać to zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i zgodami. Zamierzamy posłać energię elektryczną do sieci na przełomie września i października, czyli prace budowlane, konstrukcyjne powinny się zakończyć w lipcu, sierpniu, no i wtedy będzie przed nami czas dostrajania się do systemu energetycznego i doprowadzenia do tego, żeby na początku października stąd energia już popłynęła do sieci energetycznej. Korzyści ogromne, przede wszystkim prestiż, promocja i podatki. Dzisiaj, gdzie jeśli się wpisze w internet hasło Brudzew, to wszędzie wyskakują informacje, że największa farma w Polsce, farma fotowoltaiczna. Jesteśmy znani, nie tylko z Wojciecha z Brudzewa, ale w tej chwili jesteśmy znani z farmy fotowoltaicznej dzięki inwestycji ZE-PAK. Nas to bardzo cieszy, ale także dochody, które nam za chwileczkę ubędą z tytułu zakończenia eksploatacji węgla brunatnego, no w pewnym sensie może nie w całości jeszcze się wyrównają, ale dodatkowo będziemy mieli kolejne wpływy, czyli niejako zrekompensują nam podatki z tytułu produkcji prądu ze słońca.